Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was świąteczny haul, czyli zakupy w tematyce świątecznej. Chodziłam po mieście i kupowałam te rzeczy, które uznałam, że będą mi się, że przydadzą mi się w przyszłości do robienia świątecznych dekoracji, albo właśnie kupowałam rzeczy związane ze świętami. I teraz pokażę Wam, co fajnego znalazłam. Generalnie to bardzo mi się podobają świąteczne rzeczy. Nawet po świętach chętnie bym korzystała właśnie tutaj z jakichś ozdóbek małych albo z opakowań na prezenty o świątecznej tematyce. I tutaj mam dla Was parę ciekawych elementów. Nie tylko do robienia rzeczy samemu, ale także mam kalendarz adwentowy jeszcze zupełnie przeterminowany, bo adwent się już chwilę temu skończył. I wszystko Wam zaraz pokażę. Oczywiście starałam się kupować w miarę tanie rzeczy okazyjnie na przecenach, które teraz szaleją, więc naprawdę dużo nie zapłaciłam. To jest pierwsza rzecz i to są papilotki na mafinki. Jedne z choinką, drugi wzorek to jest reniferek i tych papilotek nie do końca wiem, ile jest, ale chyba po 5. I oprócz tego są na wykałaczkach takie choinki i reniferki do ozdabiania mafinków. Wydaje mi się, że bardzo sympatyczna sprawa. Może mafinki to niekoniecznie są te słodycze, które kojarzą nam się ze świętami, tylko raczej pierniczki albo ciasteczka, ale też bardzo fajne. Tutaj jest druga rzecz. To wygląda trochę jak washi tape, ale to chyba jest taka taśma z brokatem. Jak widzicie, w trzech różnych kolorach świątecznych. Zielona z choinkami, srebrne gwiazdki i jeszcze mamy czerwoną. Wyciąga się to w ten sposób, że tutaj trzeba zerwać tą folię z tyłu i można wyciągnąć przez ten otworek. Ja właśnie wyciągnę. I to są choinki. Kiedy odklejam folię ze spodu, to zostają tylko same choinki. One nie są na żadnej przezroczystej folii. Brokatowe choinki, które możemy przykleić na przykład na kartkę, taki wzorek, ozdobić coś. Głównie wykorzystywałabym to do robienia kartek. Oprócz tego są gwiazdki i tutaj są dzwoneczki i laski cukrowe. Można na przykład oklejać tym też prezenty. Jeżeli się wymyśli jakieś ładne opakowanie na prezenty, to na pewno coś takiego się też przyda do ozdoby. W każdym razie bardzo zgrabne i bardzo urocze. I kolejna rzecz to są opakowania na prezenty. Zazwyczaj opakowania robię sama, ale te mi się tak spodobały, że aż postanowiłam kupić. Jak widzicie, są bardzo ciekawe. Tutaj jest 8 w środku, czyli po 2 z każdego rodzaju. Bardzo mi się podoba ten design, bo to jest takie połączenie gdyby szarego papieru razem z błyszczącym papierem w takich odcieniach ciemnoróżowy, turkusowy. Bardzo takie ładne, estetyczne połączenie moim zdaniem. Czyli tutaj mamy gwiazdki turkusowe właśnie z szarym papierem. Tutaj nie mamy elementu błyszczącego, jest wzorek i tutaj są trójkąciki turkusowe i znowu mamy tutaj taki trochę folkowy, ludowy wzorek. Kojarzy mi się to z Ikeą, nie wiem czemu, mimo że nie kupiłam tego w Ikei. To jest taka dosyć sympatyczna, przyjemna estetyka na drobne prezenciki, bardzo pomysłowe opakowania. I kupiłam jeszcze taki sznurek z błyszczącymi elementami, z kawałkami złotymi. Oczywiście taki sznurek, jak wiecie, przydaje się do prezentów, ale też przydaje się do różnego rodzaju dekoracji, może do łańcuchów, albo do zawieszenia gwiazdek przy oknie, a nawet może do zawieszenia bombek na choince. I ma taką długość, jak widzicie, 50 metrów. Metaliczny sznurek. Bardzo ładny. To tyle, jeśli chodzi o sznurek. Kupiłam
farbę w sprayu, srebrną. Jak wiecie, srebrny się bardzo przydaje w czasie świąt do dekoracji. Robiłam ostatnio filmik ze srebrnymi szyszkami i właśnie do tego skorzystałam z tej farby. Oprócz srebrnego można oczywiście kupić czerwony, metaliczny, albo wszystkie takie metaliczne kolory nadają się do właśnie estetyki świątecznej. Jest to dosyć trująca farba i najlepiej używać ją jej na zewnątrz, nie w pomieszczeniu, dodatkowo łatwopalna, więc najlepiej sprayować, malować na balkonie albo na podwórku. I kolejna ciekawa rzecz to jest kalendarz adwentowy. Kalendarz adwentowy z biżuterią, aż sama się zastanawiam, jaka biżuteria znajduje się w środku, szczególnie, że nie zapłaciłam za niego za dużo pieniędzy. Tutaj jest taka zajawka, czyli mogą być chimesy do bransoletek, ale mogą być jakieś różne wisiorki, kolczyki. Wydaje mi się, że idealna sprawa na prezent, na przykład dla przyjaciółki, właśnie taki kalendarz adwentowy i najlepiej na adwent, ale skoro są przeceny, po adwencie również może się komuś spodobać. Pewnie jakieś drobna biżuteria znajduje się w środku. Jest też ładny, z takiej wizualnej strony opakowania, ładne złote cyferki. W każdym razie może wykorzystam go do jakiegoś filmiku i zajrzę do środka i pokażę Wam, jaka biżuteria, jakiego rodzaju biżuteria znajduje się w środku, czy jest porządna, czy też raczej taka budżetowa. I oprócz tego mam dużo bloków z kartkami. Tutaj właśnie są moje bloki. I tutaj w pierwszym bloku mam kartki tłoczone. Również tematyka świąteczna, jak widzicie, gwiazdki, listki, ostrokrzewu. Tak wyglądają tłoczone kartki. Czyli są troszeczkę wypukłe. Wypukłe gwiazdki. Te są wszystko jednokolorowe, dosyć grube. I co można zrobić z takim blokiem? Można wycinać tej wicierniferki, na przykład są. A tutaj takie bałwanki śmieszne. I choinki. I wydaje mi się, że właśnie można z tego robić kartki. Wycinać na przykład jeden motyw i nakleić na kartkę. Jest to ciekawa alternatywa i dosyć znowu estetyczna sprawa. Raczej do pisania się nie nadaje, bo jest papier dosyć gruby i śliski. Drugi blok to są białe kartki z elementami srebrnymi, z takimi srebrnymi wzorkami. Również bardzo ładny, taki świąteczny. Tutaj jest jedna kartka tłoczona, albo zapomnieli dodać srebrnego, albo taka miała być. Nie wiem, czy widzicie, ale są takie małe śnieżynki białe. A reszta ma srebrny wzorek i białe tło. Również bardzo ładna sprawa. Reniferki znowu się tutaj pojawiają. Serduszka z choinkami. Naprawdę urocze. I do robienia kartek idealna rzecz. Kolejny blok, tym razem złoty, już bardziej taki kiczowaty, bardziej nachalny. Takie na przykład rzeczy możemy, motywy wycinać i gdzieś przykleić do prezentów. Gwiazdki ładne i reniferki, obowiązkowa sprawa. I jeszcze została mi tutaj jedna rzecz. Kupiłam ją, mimo że nie jest związana z tematyką świąteczną. To są washi sheets, czyli kartki samoprzylepne. Coś takiego jak taśma samoprzylepna, kolorowa, ale całe kartki. I ponieważ bardzo właśnie lubię washi sheets, lubię papier samoprzylepny, to kupiłam coś takiego. I może, jak widzicie, to jest raczej wiosenna tematyka albo wiosenna stylistyka, a nie świąteczna. Ale właśnie ta stylistyka bardzo mi odpowiada. Pastelowe kolory, łagodne tonacje i na pewno coś tym też ciekawego zrobię. I to wszystko, co mam Wam do zaprezentowania. Jestem nadal, jak widzicie, w nastroju świątecznym, mimo że od świąt już chwilę czasu minęło, ale zima nadal trwa, jest coraz wielej na zewnątrz i dlatego mam ten nastrój, którego nie miałam przed świętami. I te rzeczy wszystkie mi się podobają.
Szczególnie podobają mi się te mafinki, papilotki na mafinki. Bardzo są sympatyczne. Reniferki i choinki. Takie naiwne, dziecinne jak to święta, ale bardzo przy tym radosne i bardzo pozytywne. Ten kalendarz adwentowy jeszcze zobaczycie w jakimś filmiku, na pewno coś z nim zrobię i chętnie Wam pokażę, co było w środku. A poza tym zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, zapraszam do oglądania innych filmików. Na naszym kanale znajdziecie tu dużo ciekawych pomysłów na rzeczy, które możecie zrobić samemu. Do następnego razu, cześć!